Cześć, z tej strony Piorun, a to jest pierwsza część fanfika Wszechświat. Ostateczna granica. Lotniskowiec Odkrycie leciał przez kosmos, dolatując do niewielkiego układu gwiezdnego, gdzieś na obrzeżach naszej galaktyki. Jak tam stary? Spytał się Piorun, który wyłonił się z kajuty kapitańskiej. Na razie dobrze, dolatujemy zgodnie z planem, mamy 2 godziny opóźnienia, ale ogólnie jest dobrze. No, automatyczna sonda, która została wysłana w to miejsce 5 dni temu, zasygnalizowała, że coś tam jest. Czujniki komputera też wykrywają to samo, dostajemy najnowsze zdjęcia, to jest ta planeta, jakaś kolorowa. Co to może być? Liczne składy atmosfery i tak dalej, powiedział członek załogi, który był odpowiedzialny za badania naukowe. Co pan na to? Panie kolego, jakbym miał to powiedzieć, jestem oficerem badawczym i naukowym. Co ja mogę tu doradzić? Jeżeli nie polecimy i nie zbadamy fenomenu, to się nie dowiemy. Panie Ćmok, jak mogę tak do pana mówić? Na swojej planecie jest pan... Jakby to powiedzieć... Szanowanym naukowcem, a nie może pan konkretnie? Panie kapitanie, znamy się od dziś i wie pan, że jeżeli ja coś mówię, to lepiej tam polecieć i to zbadać. Panie Ćmok, właśnie tam lecimy. A, to zmienia postać rzeczy. Nagle odezwał się główny inżynier mechanik. Panie kapitanie Piorun, raportuję, że nasz reaktor na kryształy osiągnął maksimum swojej wydajności i proponuję nie przekraczać cienkiej niebieskiej linii. Dziękuję bardzo za zgłoszenie. Nie ma problemu, będzie dobrze. Rozłączył się. Status okrętu? Napęd z porządku. Wszystkie parametry się zgadzają. Lecimy jak po maśle. To dobrze, powiedział. Za ile będziemy na miejscu? Główny sternik odpowiedział. Godzina 29. Jeżeli wszystko będzie dobrze. To fajnie mnie to cieszyć. Nareszcie dobrze wieści. Jakieś raporty z okolic? Brak. Sądy nic nie wykryły, oprócz tej planety, jego księżyca i dziwacznego systemu planetarnego. O kurde. Kolejna zagadka. Odkąd odkryliśmy planetę Ćmoka Wulkanoidy? To dopiero był kosmos. Ciekawe jak oni tam powstali, nie wnikajmy. I tyle. Ach, zrozumiało. Czyli wszystko jak po staremu? Tak. Idę się przejść, muszę pomyśleć nad tym. Lotniskowiec Odkrycie był sporawym okrętem. A bazował na konstrukcji rodem wziętym ze Star Treka, a mianowicie bazował na konstrukcji w wyglądzie jednostki Enterprise J. Tu maszynownia do kapitana Pioru na odbiór. No co się dzieje?
Jakby to powiedzieć, nowy rodzaj napędu nawet daje kopa niezłego. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Cewki napędowe dają radę, pola siłowe się trzymają, broń w razie czego jest załadowana do komór wyrzutni i tak dalej. I więcej raportów nie mam. No i dobrze. Panie Aleks, jest pan naczelnym inżynierem na tym okręcie. Dziękuję za pana poświęcenie. Nie ma za co, polecam się. Rozłączył się. Wywołał jeszcze raz krótkofalówkę. Panie Cimok, jakieś raporty? Nie, na razie nie. Dostajemy tylko dziwne sygnały z tej planety. Niech pan puści. Na jakiś czas było szumienie i tak dalej. Ale było się jakieś dziwne odgłosy słyszeć. Tu DJ Pon 3, a teraz zapuszczamy wam najnowszą składankę z Ponyville. Co to wa jest, powiedział. Nie mam pojęcia, nadają to na wszystkich częstotliwościach. Ja pierdolę, powiedział. Odizolować sygnał i przeanalizować, co to wa jest. Jakby muzyka, tylko trochę porąbana. Porąbana to wygląda, jakby cały oddział psychiatryka, kurwa, grał. Jakiś rock, Metallica. Nagle odezwał się komputer. Kapitanie, sugeruję zmianę kursu i ominięcie tego zagrożenia. Według moich obliczeń, ta planeta jest nieprzyjazna dla ludzi. Popatrzył się w sufit i powiedział, nieprzyjazne to może być co najmniej spotkanie czarnej dziury podczas... Wiem, co chciał pan powiedzieć. Ja tylko doradzam. To do pana należy ostatnia opcja. Dziękuję, polecam się. Sztuczna inteligencja. Powiedział. Nadajcie sygnał do nich. Może pan mówić? Tu kapitan Piorun z Gwiezdnego Lotniskowca Odkrycie. Powiedział. Cały czas jesteśmy na linii. Proszę się zachowywać. Wiem. Myślę. Do mieszkańców planety. Przybywamy do was w pokoju. Nie mamy złych zamiarów. Wyślij. Wiadomość wysłana. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Co pan o tym sądzi? Nie wiem. DJ Pon 3? No to co my też słyszeliśmy. Nawet chłopaki słuchają w mesie. Jak odetniemy im radio, to się morale popsują. Tego byśmy nie chcieli. No właśnie, więc może na początek. Sir, wiadomość zwrotna z planety. Co jest? Oni odpowiedzieli na głośnik. Tu księżniczka Celestia i księżniczka Luna. Jesteśmy władczyniami Equestrii. Witamy was serdecznie w naszym układzie gwiezdnym. Co pan na to? Po naszemu mówią. Wydają się być inteligentni. Coś jest tu nie tak. Informuję, że możecie nam także pomóc przy pewnych problemach. Będziemy niezmiernie wdzięczni. Co ty na to? Tak, mamy za godzinę dolecieć do tej planety. Wchodzimy na orbitę standardową, czyli... Jaka odległość? 520 kilometrów? Dajmy 800. Dobra. 4 satelity geostacjonarne wokół planety. Musimy wiedzieć, co się dzieje tam do cholery jasnej. Wyzywamy jakiś zwiad. 4 drony. Na początek. To powinno wystarczyć. Komunikat z floty. O. Admirał Jałoch. O rany. Przełącz. Witam, kapitanie Piorun. Jak tam idzie ogólna sytuacja? Witam, admirale Jałoch. Na razie dobrze. Dolotujemy i za chwilę będziemy wiedzieć, co się dzieje. Dostaliśmy... Tak, wiem. Widziałem to. Macie pełne wsparcie. Jeżeli coś, to
Bliźniacza jednostka o tych samych parametrach doleci do Was w ciągu 5 dni i wspomoże ogniem. Oni raczej nie są wrogo nastawieni, też to przeanalizujemy, jednak główne komputery pracują nad wszystkim. Powinniśmy teoretycznie wiedzieć, co się dzieje, ale na razie proszę zachować ostrożność. Ale księżniczki celestyjne.